Dzień dobry, moje drogie skorpiony. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytań na wrzesień. Zapraszam Was również do playlist, w których znajdziecie filmy wykonane jakby na najbliższy czas o różnej tematyce. Wszystkie filmy są segregowane przeze mnie i układane w playlistach, żeby było łatwiej Wam znaleźć odpowiednie treści dla siebie, więc zapraszam, poszukajcie. Co będziemy robić we wrześniu, to już mówiłam, tutaj tylko wspomnę pokrótce. Przede mną dwie talie, których użyję do czytania YouTube'owego, odpowiemy tutaj na 10 ogólnych kwestii. Następnie na Vimeo będą dostępne dwa filmy, kwestie uczuciowe, to są talie przygotowane do tego, żeby sprawdzać co dokładnie w miłości i uczuciach, oraz kwestie zawodowe, finansowe, biznesowe. Tutaj będziemy robić rozkład z użyciem tych talii, który będzie weryfikował te kwestie, czyli zawodowo-finansowe. Linki do Vimeo będą w opisie pod spodem, pod filmem. A teraz już przechodzę do rzeczy. Talie są przygotowane. Zaczynam od przesłania dla Was, moje drogie skorpiony. Główne przesłanie dla Was na cały miesiąc z jak najlepszą intencją. Jakie są Twoje oczekiwania? Ok. Zastanów się, czego chcesz. Zastanów się, czego pragniesz. Prywatnie, zawodowo, romantycznie wyrażaj jasno swoje opinie, komunikuj się w sposób przejrzysty, mów jakby głośno to, czego pragniesz, nie uciszaj siebie, nie uciszaj wewnętrznego głosu, nie udawaj, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest w porządku. Stań w obronie tego, w co wierzysz może, tak? Mów otwarcie o swoich oczekiwaniach. Ok, i przechodzimy do rozkładu. Zobaczymy, co dalej. Mi się kojarzy z asertywnością, słuchajcie. W ogóle z komunikacją też. Obecna sytuacja wyjściowa. Królowa Mieczy. Właśnie, Królowa Mieczy doskonale wie, czego chce. Królowa Mieczy to jest energia, w której odcinamy fikcję, iluzję, robimy porządek w naszym otoczeniu, tak bym powiedziała. Fajnie jest zostać dyplomatą, tutaj dyplomatycznie podchodzić do różnych kwestii w tej karcie, żeby no nie narobić przykrości komuś, tak bym jeszcze powiedziała. Natomiast Królowa Mieczy, słuchajcie, to jest energia, w której podejmujemy sprawiedliwe decyzje i co więcej, może tak być we wrześniu, że podjęcie sprawiedliwych decyzji przez Was będzie konieczne. Decyzji opartych na faktach, decyzji, które odcinają fikcję. Ja te karty będę tutaj doprecyzowywać na końcu, więc na razie jadę dalej. Wpływy zewnętrzne, niespodzianki, Królowa Buław, jakiś znak ognisty, baran, lew, strzelec może Wam coś zaproponować. Królowa Buław to jest energia, która z zewnątrz napływa i to jest energia kogoś, no kogoś raczej, kto zazwyczaj skupia na sobie uwagę innych. Może być zaproszenie do współpracy, słuchajcie, tak mi przychodzi do głowy, od kogoś, kto dosyć dobrze wie, czego chce, tak bym powiedziała. Co więcej, ma jakiś pomysł, ta osoba ten pomysł realizuje. Czasami są to pomysły bardzo oryginalne, bardzo nietypowe, więc to jest energia z zewnątrz. Dla części z Was, no słuchajcie, Królowa Buław, energia, która nadchodzi z zewnątrz, moi panowie, Królowa Buław często oznacza w tarocie kochankę, tak? Czy też powiedzmy sobie zaproszenie do romansu. Ponieważ jest to czytanie ogólne, to mogę powiedzieć, że dla części z Was to będzie zaproszenie do romansu. Niezależnie od płci, tak? Czy słuchają mnie kobiety, czy mężczyźni, po prostu taka energia napływa z zewnątrz. Wasze środowisko, rodzina, przyjaciele, stabilnie, rzekłabym, cztery monety, ale też stagnacja. Jakieś blokady w przepływach, powiedziałabym. Znaczy mocno ktoś, albo Wy, albo ktoś z Waszego otoczenia trzyma się tego, co ma i nie chce puścić, nie chce się dzielić, może taka informacja. Dla części z Was, słuchajcie, powiedziałabym, że ktoś na Was utknął,
ktoś się was mocno trzyma, trochę jak rzep, nie wiem skąd te słowa, ale tak mi przychodzi do głowy. W sensie to się zaczyna już chyba robić trochę kłopotliwe dla części z was, tak? Taka osoba, która jest przyczepiona mocno. Ale ogólnie w pozycji środowiska rodziny to chyba nic się nie zmieni za bardzo. Zobaczymy, co powie karta dodatkowa, bo czwórka monet to po prostu jest taka stabilizacja wręcz zakrawająca o stagnację już i to wszystko może już nawet momentami być dla was takie aż niezdrowe, rzekłabym, ale stabilne. Nadzieje i obawy wasze, zobaczcie tutaj, rycerz buław, jakaś podróż, może dla części z was, jakaś podróż, rycerz buław, królowa buław, romans w czasie podróży, czasami tak oznacza, tak karta rycerza buław, romans w delegacji. Ale nadzieja wasza, może inaczej, jeśli chodzi o energetykę, to jest akcja, branie spraw w swoje ręce, zaufanie do siebie, działanie z dużą dozą odwagi, tak? I krótko mówiąc, gnanie przed siebie, to jest też dużo akcji, dużo działania, dużo energii wprawionej w ruch, więc część z was może mieć obawy, czy we wrześniu starczy wam sił, aby jakieś rzeczy skończyć, aby jakieś rzeczy popchnąć do przodu, tak, aby jakiś projekt, nad którym pracujecie, nadać mu gdzieś tam bieg, albo w ogóle mieć siłę, żeby go poprowadzić, ok? Bo to też tak może być. Możliwości. Proszę bardzo, magik, jedynka. Cóż mogę powiedzieć? To się pojawiało chyba też w czytaniu bonusowym dla was na sierpień. Tak mi się wydaje. Możliwości są nieograniczone, bo w magiku to wy sami kontrolujecie swoje własne życie. To od was zależy, co wykreujecie. Siedząc sobie zupełnie spokojnie we własnym domu, we własnym fotelu, możecie uznać, że właściwie to jakby posiadacie niezbędne narzędzia do tego, żeby tworzyć coś. Może zrealizować jakieś swoje marzenie, skoro już to słowo samo przyszło mi, jakby przeszło mi przez usta. Natomiast w magiku myślmy pozytywnie. Róbmy długofalowe plany, długofalowe zamierzenia, tylko i wyłącznie. I właściwie macie wszystko, co potrzebujecie do tego, aby stać się magikiem. Wszystko, czego potrzebujecie, jest przed wami. Możecie tworzyć piękne rzeczy. Możecie realizować swoje najskrytsze marzenia. I moim zdaniem wpadniecie na taką myśl. Absolutnie to jest na pozycji waszych możliwości. Możecie też otrzymać z zewnątrz jakieś dodatkowe wsparcie, które pozwoli wam ruszyć z jakimiś sprawami do przodu. Możecie kogoś też oczarować, moi drodzy. Od razu powiem. Jakąś osobę. Jeśli chcecie do siebie przyciągnąć kogoś bardzo pewnego siebie, bardzo seksownego, bardzo charyzmatycznego, to też tutaj się to pokazuje. Ok? To były możliwości, właściwie nieograniczone, można powiedzieć. Czynniki ograniczające teraz. Proszę bardzo, wracamy jakby do nieprzespanych nocy, wracamy do depresyjnych stanów, wracamy do lęków, wracamy do nocnych koszmarów, wracamy do zahamowania działania przez zmartwienia, ponieważ momentami może brakować wam odwagi, żeby zrobić cokolwiek. W dziewiątce mieczy, i ja już to mówiłam, słuchajcie, to jest energia, w której zazwyczaj nasz umysł wytwarza różnego rodzaju strachy, lęki, iluzje, które powodują, że boimy się działać. Trzeba to skonfrontować, trzeba zrobić cokolwiek, aby przerwać tą energię i ona się nam tutaj pojawiła na pozycji czynników was ograniczających, ja ją później doprecyzuję, natomiast no, mogą być jakieś stresy, lęki, które będą powodować w was nieprzespane noce wręcz. Więc to poważna sprawa, ok? Weźcie to pod uwagę. Pamiętajcie, w dziewiątce mieczy robimy cokolwiek, żeby wyrwać się z tej energii. Żeby, cóż mogę powiedzieć, no po prostu ruszyć z czymś, tak? Przerwać to. Czynniki wam pomagające. Siódemka buław, asertywność. Ja powiem szczerze, że jak zobaczyłam tą kartę, tutaj, jakie są twoje oczekiwania, to przyszło mi do głowy, że dla mnie to jest bardzo spójne z siódemką buław, bo w siódemce buław my dobrze wiemy, czego chcemy, bardzo silnie stoimy na ziemi, bardzo, a bardzo wierzymy
to, czego bronimy, z dużą asertywnością, nie damy sobie w kaszę dmuchać, ok? Komunikujemy w sposób jasny, czego chcemy, czego nie chcemy. Jeśli jest to warte też jakby komunikacji i obrony, bo w siódemce buław często się bronimy przed czymś. Może dla Was jest to taka informacja, żeby obronić swoje zdanie, obronić swoje stanowisko, komunikując w sposób jasny przy okazji swoje oczekiwania, ok? To jest czynnik pomagający, więc duża asertywność i pewność siebie będzie Wam pomagała, co oznacza, że mogą być jakieś stresy przy okazji. Jakieś zmartwienia. Ok, to były Wasze mocne strony, dobrze mówię? Nie, to były czynniki pomagające. Teraz Wasze mocne strony, siódemka monet. Cierpliwość. Po prostu cierpliwość. Mówi się, że to jest karta czasu, ja bym powiedziała, że Waszą mocną stroną będzie cierpliwość, taka niezwykła umiejętność, bo trzeba ją mieć w sobie czasem, nie pozwalania, żeby ktokolwiek lub cokolwiek wytrącili nas trochę z równowagi. My jesteśmy pewni tego, co robimy. Zobaczcie, macie dwie siódemki w ogóle. Czyli jakby powiedziałabym, mamy jakąś wizję, mamy swój plan, z dużą cierpliwością będziemy w to inwestować swoją energię, zdajemy sobie sprawę, że popędzanie nic nie da, robimy swoje i do celu. Okay? To jest Wasza mocna strona, taka nieustępliwość, rzekłabym wręcz. Wynik, rada na cały miesiąc. Rada jest trzy kielichy, czyli powiedziałabym, że dla części z Was radą jest dobrze się bawić i dla części z Was będziecie mieli super zabawę romansując sobie, dla kogoś, kto potrzebował to usłyszeć. Natomiast ogólnie rada na miesiąc jest taka i też to się pojawiło już w moim zdaniem w bonusowym czytaniu na sierpień dla Was. Rusz się trochę, skorpionie, pobaw się trochę życiem, spontanicznie, nie musi to być od razu coś wielkiego, nie wiadomo jakiego. Chodzi o to, żeby starać się oprócz pracy znajdować czas również dla przyjemności, nawiązywać nowe kontakty, nawiązywać nowe znajomości, tak? Znaleźć czas dla przyjaciół, na spontaniczną kawę, na spontaniczne piwo. Generalnie rzecz biorąc, czujmy, że żyjemy trochę też, tak? Nie tylko praca. Chodzi o to, że w trzech kielichach to są takie chwile, które nam sprawiają przyjemność, które do nas, do naszego wnętrza, do naszego świata, do naszego życia wpuszczają odrobinę zabawy, odświeżają jakiś marazm, odświeżają jakieś skamieniałości, tak jak tutaj w tej czwórce monet przy rodzinie, przyjaciołach, to powiedziałabym, no niewiele się dzieje. Stagnacja. Nie każdemu może to pasować, ale radą są trzy kielichy, czyli może tam brakować zabawy, może brakować dobrego, po prostu miłego spędzania czasu. Może nuda zapanowała i może trzeba na to zwrócić uwagę, żeby trochę życiem się bawić też. Z czym wchodzicie do następnego okresu? Czyli do października i mamy as kielichów, na spodzie były, mamy as monet, a na spodzie były dwa kielichy, przepraszam. Słuchajcie, no z jakąś nową możliwością, to może być nowa możliwość finansowa, inwestycyjna, pieniądze, może być nowy projekt, to może być nowa praca, promocja w pracy, awans w pracy. Słuchajcie, nowych możliwości jest wiele, łącznie z tym, że możecie, kochani, będą single, poznać kogoś. I pojawiła się karta czasu, więc doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest ktoś, z kim można trwale, jakby w kogo można trwale inwestować swoją energię, powiem w ten sposób. Ktoś, z kim można będzie, może budować stały związek, stałą relację, ok? Więc dobra, teraz doprecyzuję wszystkie karty po kolei. Zaczynamy od Królowej Mieczy, która nam pojawiła się jako karta wejściowa. Czyli poszukiwanie prawdy, odcinanie iluzji, dążenie do dokonywania odpowiedzialnych decyzji. Dla części z Was to może być też bliźnięta waga wodnik, osoba, z którą macie do czynienia i ona na początku września, pod koniec sierpnia będzie dla Was ważna. Czego to dotyczy? No trzy miecze są, słuchajcie. Ja bym powiedziała, że... No to jest czytanie ogólne. Albo Wy kogoś pożegnacie, albo ktoś Was pożegna. Bardzo możliwe, że Wy pożegnacie kogoś, kto, no nie wiem,
Nie był sobą, nie był prawdziwy w tym wszystkim. Może kogoś udawał, może relacja była fikcją, ale też wiecie, co powiem tak, to nie musi być od razu romantyczne rozstanie, to nie muszą być od razu trzy osoby w relacji. To często, ta karta często mówi o zranionym sercu. Natomiast pamiętajmy, proszę, że nie ma co fiksować i schizować. Trzy miecze często po prostu mówią o myślach, które są rozczarowujące. Czyli w jakimś aspekcie waszego życia, moje drogie skorpiony, możecie zdać sobie sprawę z pięknej, aczkolwiek bolesnej prawdy. I chcieć zrobić z tym porządek po prostu. I tak bym to zostawiła, wiecie? Dlatego, że tutaj te myśli, one najczęściej godzą nam w serce, dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że coś jest nierealne. Coś, w co wierzyliśmy, było fikcją, że nigdy czegoś nie zdobędziemy z jakiegoś powodu, albo przynajmniej nie prędko, tak? To jest takie rozcięcie marzeń trochę na pół, okej? I ta prawda, choć piękna, bywa bolesna, i po niej trzeba się troszeczkę uzdrowić, troszeczkę dojść do siebie, tak bym powiedziała, okej? Pamiętajcie też, że nadejdą lepsze dni, to może być jakiś sztorm w związku, możecie się z kimś pokłócić, albo w jakiejś innej relacji, ktoś może wam powiedzieć prosto z mostu, co myśli o czymś i to was zrani, niestety, albo wy komuś, okej? Także początek, powiedziałabym, miesiąca tak. Dużo prawdy, ale może być bolesna ta prawda. Okay? Może być wypowiedziana bądź niewypowiedziana, bo to też różnie. Okay? Więc jakby przynajmniej już wiecie, na czym stoicie, tak bym rzekła. Okay? Jakieś iluzje zostaną odcięte. Wpływy zewnętrzne, niespodzianki. I tu mamy królową buław i cesarz. No słuchajcie, moi drodzy panowie, to faktycznie może być zaproszenie do romansu dla części z was, z zewnątrz napływające. Moi drodzy inni osobnicy, to może być ktoś ważny dla was też zawodowo, tak o tym powiedziałabym. Ktoś, kto da może wam jakąś możliwość nową albo pomoże wam w czymś. No, pojawił się baran, mocno już się zarysował. Teraz od razu powiem, osoba, która ma barana mocno osadzonego w swoim horoskopie urodzeniowym, bo tutaj mamy w buławą energię, tu mamy kartę jakby przyporządkowaną baranowi. I to jest, obie te karty razem, to co napływa z zewnątrz, to jest wielka koncentracja na swoim własnym celu. Okej? To jest taka osoba lub taka energia. Więc jakby z zewnątrz może na was naciskać wręcz ktoś, kto będzie oczekiwał od was, nie wiem, kooperacji w zakresie realizacji jakiegoś projektu, bo będzie chciał zrealizować swój cel przede wszystkim. Czy to dobre, czy to złe, nie wiem, zależy w jakim wy będziecie położeniu i co z tego możecie mieć, tak powiem, prawda? No bo nie dajmy się wykorzystywać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, bardzo ciężko się też temu oprzeć, od razu powiem. To jest taka nieustępliwość duża. Okej? To nas tak popycha, 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 jakby nie ustępuje, ponieważ tu jest duża koncentracja na tym, żeby złapać to, co moje i żeby wyegzekwować to, co moje, okej? I to z zewnątrz napływa. To może być mobilizujące, tak jak patrzę dalej, ale może was też trochę zestresować. Twoje środowisko, dom, rodzina, przyjaciele. No tak, no spokój, cóż mogę powiedzieć. Sprawy z dziećmi mogą być ważne. Część z was może utknąć na jakiejś przeszłej przyjaźni, rozpamiętywać jakieś przeszłe relacje. Też tak mi przychodzi do głowy. Zakładać różowe okulary i zastanawiać się, co by było gdyby, a myśleć o eks, o jakimś eks przyjaźniach. No słuchajcie, eks z jakiegoś powodu nazywa się eks, więc zawsze sobie też bierzcie to pod uwagę, zanim się rozmarzycie, rozrzewnicie i zaczną jakaś taka melancholia wkradać się w życie, tak? Która doprowadza koniec końców do nieprzespanych nocy depresji i myśli, że nic mi się w życiu nie udało. Nie, kochani, to tak nie jest i dobrze o tym wiemy, więc spokojnie. Miło jest czasem powspominać, absolutnie. Miło jest jakby no, przypomnieć sobie czasy dzieciństwa, czasy pierwszych miłości, czy tam jakichś sprzed lat historii, ale jakby różowe okulary powinny zostać zdjęte, tak? A tak jak mówię, tak ogólnie to jest taki duży spokój zakrawający niemal o stagnację, jeśli chodzi o kwestie domowe i wśród przyjaciół, skupienie na dzieciach, na rodzinie, także duży spokój po prostu. Nadzieje, obawy, największy problem, słuchajcie, rycerz buław i czwórka mieczy. No więc ja powiedziałam, że wy chcecie ruszyć gdzieś, to jest taka obawa z jakimś projektem albo w jakąś podróż, i teraz tak, może wam brakować sił, i to może być obiekcją jakąś i taką przeszkodą, ale może też wam brakować
środków różnego rodzaju, innych, finansowych na przykład, do tego, żeby dokonać jakiejś inwestycji, ruszyć z jakimś projektem, ok? Tak sobie myślę. Bo tutaj mamy znowu czwórkę monet i zaraz zobaczcie, o co mi chodzi w tej czwórce monet. To jest taka energia, gdzie wszystko stoi. Ten gość tak mocno trzyma to wszystko po prostu koło siebie, że no, nie jest otwarty na nic. Tak, nie jest otwarty na nic. Więc jest jakaś obiekcja związana z jednej strony może chcecie ruszyć w jakąś historię, wprawić jakieś rzeczy w działania, bo jest ten rycerz buław, to jest dobra energia generalnie, bo my idziemy za ciosem, ale z drugiej strony, ponieważ mamy tą dziewiątkę mieczy, trochę się jakby obawiacie, trzymacie się tego, co macie. Możecie na przykład trzymać się swojej pozycji, tak by to, nazwę to domowej, ok? To Was w jakimś sensie blokuje przed tym, żeby otworzyć się na nowe, bo jest tutaj lęk, co mnie czeka, tak? Ok, zobaczymy dalej. Możliwości, tutaj pamiętamy, że był magik, czyli jakby nieograniczone i waga. Słuchaj, jeśli chcesz iść, drogi Skorpionie, z kimś do sądu, to możesz sobie uzmysłowić, walczyć o swoje, bo tu mamy siódemkę buław, to możesz sobie uzmysłowić, że masz wszystko absolutnie, żeby sprawiedliwości stało się zadość, ok? Więc to jest taka informacja, może ktoś jej potrzebował. To jest też dobra energia, jeśli chodzi o egzekwowanie różnego rodzaju spraw urzędowo-administracyjnych, natomiast trzeba pamiętać, że bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje, tak? Czyli jakby jeśli idziemy gdzieś walczyć o coś w cudzysłowie, no to bierzemy ryzyko na klatę, że może się nie udać albo nie udać się w całości, ok? Chodzi o to, żeby podchodzić do spraw odpowiedzialnie. No i też być szczerym ze sobą, powiedziałabym, tak? Jakby nie manipulować, nikogo nie udawać, stawiać sprawy prostymi i jasnymi, czyli tak jak one wyglądają, przedstawiać. Bardzo dobra energia w zasadzie. Czynniki ograniczające, 9 mieczy i król buław. Moje drogie panie, no to jakby jeśli macie zaproszenie do romansu, to was to może trochę, jakby to powiedzieć, stresować, no. Albo zestresuje was facet, który was wciągnie w romans i po prostu, a później poleci gdzie indziej, krótko mówiąc. No i to chyba bym chciała jakby na tym zakończyć. Natomiast chciałam zwrócić uwagę, słuchajcie, że mamy królową buław i mamy króla buław, więc faktycznie romans się szykuje i to taki romans z gatunku 2 plus 1, od razu powiem, dla niektórych z Was się szykuje. No i faktycznie tak ta sytuacja może budzić wątpliwości, tak ta sytuacja może powodować, że będziecie się tym stresować, tak? Jakaś też osoba taka bardzo zapatrzona w siebie i która generalnie zwraca bardziej uwagi na swoje własne potrzeby niż na potrzeby innych, może Was wprowadzić w tą energię 9 mieczy, to już nie musi być romans. Taki egoista, rzekłabym. Czynniki pomagające, asertywność i walka o swoje i trzy monety. No słuchajcie, dla części z Was rysuje się tutaj historia 2 plus 1 bardzo silnie. Romans na boku. Ewidentnie, to już nie ma co do tego wątpliwości. I może to być romans związany z pracą, osoba poznana przy pracy, osoba poznana w czasie załatwienia jakichś spraw zawodowych, tak? Coś takiego. Natomiast Wasz czynnik pomagający to jest moim zdaniem absolutna wiara w to, że jesteście w stanie tworzyć rzeczy idealne, w sensie idealne, bardzo oryginalne, że znacie swoją wartość. O! Tak bym powiedziała. To jest Wasz czynnik pomagający, czyli wiara w siebie, moje drogie Skorpiony, ogromna wiara we własne możliwości, w swoje może unikalne kompetencje przyniesie Wam dużo dobrego we wrześniu, więc nie wątpcie w siebie, tak? To nie jest ten czas. Trzeba uwierzyć w siebie, ponieważ tutaj w trójce monet współpracują ze sobą ludzie zazwyczaj, którzy naprawdę posiadają bardzo cenne umiejętności, bardzo cenne kompetencje. Dlatego ta współpraca jest taka ważna. Dlatego ta współpraca jest taka cenna, ok? I trzeba uwierzyć w siebie. Twoje mocne strony, czyli mocne strony w tym okresie, tutaj mamy tą siódemkę monet, czyli tą cierpliwość taką i taką stabilność, taki spokój w tym, że wiemy, że wszystko się udopełni w odpowiednim czasie i jest świat. I oczywiście, że tak. I sukces przyjdzie, czy to zawodowy, czy administracyjny, czy tutaj jakby w robieniu porządku we własnym życiu, czy jakby, moi drodzy, w tym, żeby gdzieś tam, no, jakąś relację, powiedzmy sobie,
poboczną, tak to nazwę, rozpocząć, zainicjować, ok? Czy może kto kogoś z przeszłości do siebie przyciągnąć? No jest sukces, tylko trzeba czasu i cierpliwości, którą wy macie, to się pojawia jako wasza mocna strona, więc cierpliwości wam nie zabraknie. Wynik rada na cały okres, słuchajcie, zobaczcie, mamy 3 kielichy i 4 miecze, dużo czwórek macie też, powiem szczerze, czyli tak, rzekłabym, moje drogie skorpiony, że trochę zabawy w gronie rodziny, ale też zwrócenie uwagi na swoje własne potrzeby, na odpoczynek. Dla mnie, moim zdaniem, 4 miecze to jest taki mały mini eremita. To jest taka energia, gdzie my trochę w mniejszym zakresie, ale jednak robimy sobie przerwę od wszystkiego i wszystkich i po prostu odpoczywamy. I to jest jako rada, żeby o tym nie zapominać. Czyli żeby przez cały miesiąc bardzo silnie to się pokazało. Nie zapominać o spontaniczności, o tym, żeby po prostu bawić się życiem, ale też z drugiej strony, żeby nie przeginać i nie zapominać o tym, żeby czasami każdy z nas potrzebuje czasu tylko dla siebie, w samotności być może, gdzie będzie robił rzeczy, które tylko i wyłącznie jemu będą sprawiać przyjemność, albo będzie nie robił nic, albo nie będzie robił nic, o, tak powiem. No i przechodzicie z asem monet, słuchajcie, i z ósemką monet do nowego miesiąca, rzekłabym, bardzo ładna energia, dlatego że jeśli dla Was to jest jakaś nowa możliwość, jeśli to jest ta nowa możliwość, która do Was we wrześniu przyjdzie z zewnątrz, jakaś nowa propozycja, to w asie monet i w ósemce monet my chcemy to zrobić z troską o jak największe szczegóły, o jak najdrobniejsze detale. Dlatego, że tutaj w ósemce monet my chcemy doprowadzić sprawy do perfekcji. To może dla części z Was też oznaczać, kochani, że musicie się czegoś douczyć, doszkolić w jakimś zakresie, dowiedzieć więcej o czymś, ok? Popracować nad czymś, nad konkretną wiedzą lub nad sobą na przykład też, tak? Jeśli jest to relacja, to niewątpliwie chcecie tworzyć relację absolutnie wyjątkową i absolutnie, no, perfekcyjną, tak bym powiedziała. Czyli z tych kart, które tutaj widzę, nie widzę byle jakości, wiecie, takiej robienia po łebkach, prześlizgiwania się, raczej możliwości, które do Was przychodzą, jakby, i to, co niesie ze sobą miesiąc, przynosi Wam możliwość wywalczenia czegoś dla siebie, ok? Dołączenia do zespołu osób, które znają swoją wartość i wiedzą, jak cenne kompetencje mają w sobie. Niech każdy sobie teraz już odpowie sam, czego dotyczy ta praca zespołowa. Możliwości przyciągnięcia do siebie kogoś, kogo widzicie jako osobę bardzo pociągającą, bardzo charyzmatyczną, z którą można by było poromansować. Zakończenie z sukcesem dzięki własnej cierpliwości jakiegoś projektu i rozpoczęcie nowego, a to nowy wymaga więcej wiedzy. Wiedzy, którą Wy z przyjemnością jakby będziecie czerpać, dlatego że w ósemce monet to jest taka energia, w której nas to, że musimy się czegoś dowiedzieć więcej o czymś, o pracy, o projekcie, o czymkolwiek innym. No Boże, każdy sam jakby powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, co to będzie, to nas w ogóle nie męczy, dlatego że nam to sprawia mega przyjemność. Moje drogie skorpiony, bardzo Wam dziękuję i zapraszam osoby zainteresowane do Vimeo. Linki do Vimeo będą pod spodem w opisie filmu. Pozdrawiam, ściskam, uważajcie na siebie, trzymam za Was kciuki i jesteśmy w kontakcie.